Także cześć, jestem Patryczek, witam was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w gierkę pod tytułem Stand of 2. W oczekiwaniu też na po prostu update w Critical Opsie chciałbym zobaczyć, jak zmieniła się ta gierka. To co można było zobaczyć, no to na początku, że jest bardzo ładnie rozwinięty system tradowania się rzeczami, co jest po prostu dla mnie dość szokującą rzeczą, bo jednak no to jest dość trudna rzecz do ogarnięcia przez deweloperów, a tutaj no proszę, bardzo ładnie to działa i myślę, że jest to spoko sprawa. Coś tam jakieś skinki w tej gierce mam, ale to nie jest zbytnio coś nadzwyczajnego. Tutaj chyba pamiętam, że to jest szat, ale nie jestem pewien. O! Nie, to są moi, w porządku. Dobra, spróbujmy to coś wyhaczyć. No i co, no jestem pod wrażeniem tej gierki, że tak ładnie się zmieniła. Ogólnie no to i tak widać, można sobie porównać też gierkę Critical Ops i Stand Offa, no bo jeżeli chodzi o tak jakby ilość update'ów, no tutaj Critical Ops myślę, że wyprzedza, natomiast taka rozgrywka typowo, no tak jakby można już mieć fan z Stand Offa. Jest naprawdę bardzo fajny do gierki, do grania, tak jakby ogólnie, no nie? Myślę, że przeszedł on tyle update'ów, że już można sobie spokojnie pykać, jeżeli chodzi o no właśnie takie swobodne chodzenie i strzelanie do ludzi. No bo dodane zostały rangi, mamy system rang, natomiast no to trzeba wbić któryś poziom, na tego poziomu nie mam, no bo też mało w stand-offa gram. Natomiast jakieś tam skinki posiadam losowe, coś tam mi wypadło, też zobaczymy. Został jeszcze nam jeden typiarz przy życiu, gdzieś on tutaj na pewno jest, ale nie mam pojęcia gdzie. Dodatkowo to już można, zobaczcie. Postać, o cholera, tam jest typiarz. Nie trafię go. Halo! Dobra, trafiłem, ale to było kurwa Padaka Gaming. No i dobra, nie no, w sensie fajna jest ta gierka, natomiast no oczywiście no Critical Ops nie wyprzedzi moim zdaniem. Natomiast no ogólnie są bardzo fajne rzeczy dodane do tej gierki, tak? W ogóle co to za famas, jest jakiś śmieszny, no taki ten pałąk, no ale to nieważne. Dużo się zmieniło w tej gierce, jestem po prostu pod wrażeniem, tak? Dodanie granatów i ogólnie to wszystko jest na plus. W ogóle ten flash, który działa naprawdę fajnie. O wiele fajniej, jeżeli chodzi o tak jakby sens niż w Critical Opsie, no bo tutaj to tak jakby widać, że tak jakby to jest odbicie takiego tego obrazu i tak dalej, a w Critical Opsie po prostu masz biały ekran. O, tu gdzieś jest bomba. Jest chłop gdzieś. O, dzień dobry. Mogę już defuzować bombę? 3, 2, 1. Tutaj mnie zawsze tiltowało to, że ta bomba... A, no, rozbroiłem bombę, a już myślałem, że nie rozbroiłem i tak się obsrałem lekko. Tutaj troszeczkę mnie tiltowało, że ta bomba bardzo długo tak jakby czeka na wybuchnięcie, w sensie, że jak zaplantujecie bombę, to trzeba naprawdę długo czekać, aż ona wybuchnie. Wydawało mi się, że to jest zawsze dłużej od Critical Opsa. Nie wiem, jak to naprawdę jest, ale tak mi się zdaje, że to po prostu troszeczkę dłużej trwa niż w Critical Opsie. Taki jest mój strzał. Wy oceniacie teraz Stand Offa. Po tych wielu update'ach i tak dalej, naprawdę jest to dość wartościowa gierka. Według moim zdaniem, no nie? Oczywiście, no mówię, dla mnie Critical Opsa nie przybije, ale dla niektórych myślę, że to może być ciekawa alternatywa, na przykład w oczekiwaniu na Critical Opsa, kiedy skończył sobie pasa, no nie? Najwyżej co wywalę się za zero. Tak moi teammates zbytnio nie walczą tutaj o... Czemu ja dalej strzelam? Halo? Tutaj jest chłop? Nie. A, już wszystkich zabiłem. To git. Proszę o rozbrajanie bomby. No i dobra, no lecimy z kolejną rundką. Też jeżeli chodzi o graficznie, to ta gierka no, ma tak jakby bardzo dużo powiązań do Counter-Strike'a. Rozbroiłem cię, halo. Rozbroiłem cię. Troszeczkę to jest dziwne, że jak się rozbroi bombę, trzeba chwilę poczekać, aż gierka załapie, że rozbroiłem bombę. No ale nie, no tak jakby fizyka i to, że ta gierka, to, że w tej gierce poruszamy się dość szybko, tak jakby to jest troszeczkę inne niż Critical Opsie, no to ogólnie to mi się podoba, że tak jakby jest parę rzeczy innych, które nie są gorsze tak jakby, że w sensie, że coś co jest inne nie znaczy, że jest gorsze w tym momencie akurat, w tym przypadku. To jest naprawdę spoko w tej gierce. No na kosę nie wyszło, ale i tak wyszło, no. Mamy kałacha. Wow. Też jest fajne, że to jest tak jakby podział, no w sensie, no tutaj też nie ma co ukrywać, że Stand Off 2
ma za zadanie po prostu jako gra jak najbardziej się wpasować w klimatyk CS-a. Critical Ops idzie swoimi tak jakby ścieżkami, swoimi pomysłami, mają swoje tak jakby pomysły na rozwinięcie akcji, natomiast Tend of 2 po prostu czerpie garściami to, co w CS-ie wyszło, no nie? Trade system i tak dalej, no to wszystko, no to już jest znane, no. Natomiast mogę wam pokazać tego USP-a, który jest naprawdę fajny, jest dość tani. W ogóle to też jest fajna rzecz, że już myślałem, że tutaj granat zabiera HP. Też jest tutaj fajna rzecz taka, że te skiny można sobie kupić za naprawdę tanie pieniądze, no i są naprawdę ładne skiny. Są naprawdę ładne skiny, bo są na innym silniku graficznym niż te skiny z Critical Opsa. Też w ogóle ten cały system tutaj Spectra, no nie, to też jest bardzo, bardzo podobne do CS-a, także mówię, no tutaj nie ma co tak jakby szukać jakichś oryginalnych rzeczy w standoffie, no nie, ale co o wiele bardziej tak jakby skłania mnie do grania w Critical Opsa, no bo Critical Ops ma swoje pomysły często, chociaż na przykład to też, jeżeli chodzi o następny update, tak, to co będzie dodany nóż motylkowy oraz, co tam jeszcze ma być dodany, Desert Eagle, no nie, czy takie bronie typowo z CS-a, no nie? Natomiast to jest po prostu związane z tym, że w dużym stopniu community tego chciało. Community bardzo, bardzo chciało Deagla, bardzo, bardzo chciała nóż motylkowy. No to dostało, no nie? Koniec. Proste, nieskomplikowane. Natomiast trade systemu nigdy nie dostanie, bo to już było tłumaczone wiele razy i po prostu nie ma sensu, no, tego dodawać do Critical Opsa. Z czym się zgadzam, no bo jednak to jest troszeczkę. Są plusy i są minusy tego systemu, tak. Jeżeli chodzi o też controls, to troszeczkę się zmieniło na dobre dla standoffa, bo można naprawdę sobie ładnie ustawić w miarę sensitivity, a kiedyś to było mordęgą, żeby sobie ustawić sensitivity, także klap klap dla standoffa. No ogólnie, no mówię, jestem pod wrażeniem tej roboty, którą zrobili twórcy. Dla komentowania meczy, że możecie sobie bezpośrednio przesunąć na daną postać klikając na nią, a nie, że musicie strzałkami szukać tego, bo to jest wygodne, no nie, że na przykład widzimy, że jest akcja w pewnym miejscu, więc chcemy się przełączyć na daną postać, a nie tylko i wyłącznie strzałkami szukać, no nie? Także to jest bardzo fajna sprawa też w tym spectatorze, też jest spoko. Ja bym nie zapomnę takich rzeczy, które zrobiło Stand of 2, jak na przykład danie mapy Short Dust 2, i zawsze będę wypominać takie rzeczy, które są bardzo, bardzo zbliżone do Counter-Strike'a. Tak jakby specjalnie, no nie? I teraz ktoś mówi, ktoś może powiedzieć teraz, że teraz Desert Eagle jest dany do Critical Opsa, no ale mówię, bardzo duża część społeczności Critical Opsa chciała tego Deagla od dłuższego czasu, chciała nóż motylkowy, no to twórcy im to dają, no nie? I tutaj nie ma nic złego w tym. Natomiast Stand of 2 po prostu mówi swoim użytkownikom: ja jestem mobilnym Counter-Strike'iem. Koniec. I wszystko robi, byle być tym Counter-Strike'iem. Critical Ops chce być grą z trybem Diffuse. A to jest po prostu Counter-Strike. No ten skin, mówię, on jest jeden z tańszych skinów, ale jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Jeżeli by takiego na przykład skina dali do Kopsa, no nie? No to ja bym powiedział zajebisty skin, pewnie byłby jakimś tierem piątym, a tutaj jest takim słabym skinie, skiniaczem, także bardzo też szacunek jest za to, że te skiny, nawet te tańsze, to podobnie jak w Counter-Strike'u, no to one są też dobrej jakości, po prostu. Gdzie w Critical Ops czasami z tymi skinami jest kłopot, jeżeli chodzi o te gorsze stiery, bo to po prostu jest po prostu nałożenie kilku kolorów na siebie i elo, kurwa, macie skina. To mnie irytuje często w Critical Opsie, ale no ale trzeba się z tym pogodzić, co nie, no nie ma innej opcji. Który nie wie, co go spotka za chwilę. Co? Co? Mam full zasięgu Wi-Fi. Jakim cudem? Oszukała mnie ta gra. Oszukała mnie. No fajne też jest tutaj, że możecie sobie customowy awatar założyć. To jest spoko sprawa, no ale to jest tak jakby też, no mówię, counter-strike'owe w dużym stopniu. Natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby to. Czemu kupiłem automatyczną snajperkę? Nie wiem. Nie zdziwiłbym się, by takie coś zostało dodane akurat w kopsie, bo to jest taka dość nieinwazyjna rzecz, no nie? Co? Przechodzę przez tekstury! Wow! Myślałem, że tylko w Critical Opsie są bugi. Ha! I co? Mam buga w waszym kochanym Stand of Dwójce. Wow!
Proszę nie! Heda z noża mi zawalił. Tak działa Stand of 2 właśnie. Wow! To w ogóle był taki flick z dupy. Wow! Inhumane reaction. Wow! Tej, to było akurat ładne. Tak, w przeciwieństwie do tych innych wow, które powiedziałem, to było akurat ładne. No, tutaj nie trafiłem akurat. Jestem upośledzany. No, dobra. Wow. Chodź tutaj. Dobra. Headshot z kosy. Tak właśnie lubię. Halo. Dziwne jest troszeczkę to z tymi postaciami, bo tak on, te postacie tak dziwnie chodzą czasami, w sensie tak jakby się teleportują i to jest... Nie wiem, czy jakieś ograniczenie growe, czy też po prostu oni mają chujowy internet, a ja jestem z Europy, a oni są z Rosji, chociaż to akurat nie powinno być jakimś też problemem, bo to jest dość blisko, no nie? Siebie, aczkolwiek, no jednak. Wow! Byłem najbardziej wartościowym graczem z największą liczbą zabójstw. Ja myślałem, że to tam z dwa kile robię tak szysz. A tu proszę, teraz powinienem dostać 50 końców, wow! Awans na kolejny poziom. Wow. Dobra, także w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Dzisiaj troszeczkę sobie pograliśmy standowa. Coś tam było ciekawego, coś tam było. Napiszcie też, co sądzicie o standoffie dwójce, bo jest to dość ciekawa gierka. Fajnie sobie w nią pograć od czasu do czasu, żeby troszeczkę tak jakby zrobić coś innego niż Critical Ops. No i co? To było na tyle. Dzięki wam za bycie, dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się, no i na razie, hej!